Słoneczko malutkie. Dzień dobry, tralalusiu śliczna. Tralalusiu, no ja śliczna, chodź tutaj. Pięknotko. Proszę, masz tu jedzonko. Możesz sobie pojeść. Chodźcie, bączuszki moje, chodźcie. Chodźcie, wytworzyki moje. No chodź. Chodźcie. No. Mnieczki, tak, ślicznie. Chodźcie, niunieczki. Chodźcie, niunieczki, moje śliczne, kochane. Tak. Piękne kociury. Masz tu słoneczko, poczekaj. No masz, patrz. No proszę, proszę, Maruszku. Proszę, kochanie. Jedzą sobie wączuszki śliczne. Wcinają, apetycik to one mają, wiecie? Takie są kochane. Piękne kiciuleczki. Jedz, malutka, jedz. Najbardziej oswojona jest właśnie ta koteczka. Tralala. Rosną, słuchajcie. Niesamowicie. No dobrze, to ja idę teraz jeszcze im posprzątać kuwetki i tyle. Dzisiaj mamusia ma zabieg, więc zaraz zabieram jedzenie i nie będzie tutaj jakiś czas jedzonka, więc muszą się kotki najeść. Okej, okay. To myślałam, że się nagrywa, gadałam tu przez 5 minut. A to się nic nie nagrało, więc jeszcze raz będę gadać to samo. I co to ja mówiłam? Mówiłam, że tak, że szafranek to jest już czysta radość życia, która już potrafi się odprężyć w mojej obecności. A, o, proszę, proszę. A kmineczek to jest taka radość życia, którą widać głównie jak mnie nie ma w pokoju, chociaż słuchajcie. Słuchajcie, ja zawsze mówię, jak kot machnie łapką do wędki, to już jest kupiony, to już jest kwestia czasu, to już jest wiadomo, jak pracować z takim kotem, jak go otwierać. No chodź tu, chodź, kmineczku, chodź tu, chodź do nas, chodź kochanie. No chodź słoneczko, zobacz, gdzie jest ta wędeczka? No pięknie. Tak by się wydawało, nie? Że szafran nie da mu się pobawić, ale chociażby we wczorajszym filmie było widać, jak oni się pięknie razem bawią. Wtedy jest wszystko ok. A ten czajnik gdzieś tam występuje za winkla, zagląda, robi teraz taką stójkę. No chodź tu do nas, chodź, no chodź tu do nas. Zobacz, jak kolega szaleje, jak kolega lubi tutaj szaleć. Ajajaj. Ty głuptasie, ty. No chodź głuptasie. No dawaj, dawaj na słupek. Dawaj na słupek. Troszkę cię przesunę, no. Chodź. I tu na słupek. Dawaj, brawo. Super, super. Super, super. Pięknie. No i tak to właśnie wygląda u tych koteczków. Czyli wszystko jest dobrze. Więc nie będę już Was zanudzać tymi samymi scenkami. Zaraz jeszcze pójdę tam łapać mamę, bo muszę jej podać jeszcze środek na zobaczenie. Jak codziennie. To może jeszcze coś nagram. Na razie buziaki. Jakoś tak. Mamy koteczka. Boże, te moje włosy. Te moje włosy. Oj, oj, oj. Mamy koteczko. Zobaczcie, jaki on jest piękny. Co za pycholek cudowny. Co za cudowny pycholeciek. Moje maleństwo, moje słodkie, moje.
Moje słodkie. Śliczny koteczek. Taki kochany, taki postęp zrobił. Takie rzeczy były niemożliwe po prostu na początku. Ale teraz już jest wszystko możliwe, tak? Psiśko, trochę kotek nie chce. Trochę chce iść, bo to jest trochę ślaśne, co robi ciotka, ale jakoś wytrzymuje. No i o to chodzi. O to chodzi, żeby troszkę wytrzymał. Kocineczko.